jestem w telewizji. Mamo, jestem w telewizji. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, witamy w 18. pełnoletnim odcinku Drewnianych Kwiatów. Naszym gościem był Mateusz Machalski. Rozmawialiśmy o projektowaniu, o typografii i o polskiej szkole plakatu. Ale nie zapomnieliśmy również o przeszłości i o tym, co inspirowało wiele osób do tego, jak tworzyć. Skupiliśmy się na historii, o tym, czy projektowanie i współczesna sytuacja polityczna, ale ogólnie sytuacja polityczna może wpływać na to, jak projektujemy, a widzę, że z tą gitarą wyglądam zabawnie, ale nasz odcinek nie jest o zabawie, a o bardzo poważnych i ważnych rzeczach. Ale nie zapomnieliśmy również o sporcie, ponieważ okazuje się, że ma bardzo duży wpływ na to, jak bardziej efektywnie tworzyć. Pracować. I to wszystko dowiecie się właśnie w 18. naszym pełnoletnim odcinku Drewnianych Kwiatów. Zapraszamy. Witamy cię, Mateuszu. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Mówiłeś, że takie podbiegi i ja mam takie pierwsze pytanie. W jaki sposób sport wpływa na twoją kreatywność i na to, co robisz? No, myślę, że sport ogólnie dobrze wpływa na ludzi, natomiast jeżeli chodzi o kreatywność, wydaje mi się, że po pierwsze daje czas na przemyślenia podczas jego uprawiania, a po drugie, że resetuje główkę, można tak powiedzieć. No, a po trzecie, wydaje mi się, że głowa oczyszczona z różnych negatywnych emocji podczas wysiłku sportowego najzwyczajniej w świecie lepiej pracuje. Ale jakby widziałem, że mieszasz między jakby bieganiem, pływaniem i różnymi innymi rzeczami, to jakoś to rozdzielasz, że każdy sport daje ci coś innego, czy to po prostu taka wkrętka w to wszystko jest mocna? No, u mnie podstawowe dyscypliny to na pewno wspinaczka i bieganie, natomiast rower i basen są dodatkami do twórczości, raczej tak na razie bardzo po amatorsku traktowanymi, czyli no tam w dni restowe albo w dni, kiedy nie ma biegania i wspinania, jest właśnie basen, rowerek, żeby po prostu coś dorzucić. Natomiast na pewno każda z tych dyscyplin nieco inaczej działa. Basen na przykład traktuję totalnie jako taką, można powiedzieć, nawet formę medytacyjną. No, wchodzimy do tej wody, w bieganiu przynajmniej mamy coś do oglądania, wybieramy jakieś traski, zazwyczaj fajne, widokowe, natomiast basen wydaje mi się ekstremalnie nudny i dzięki tej nudności sprawia, że po prostu jest to dobry moment na jakieś przemyślenia i tak dalej. A myślisz, że to, co tworzysz, byłoby inne, gdybyś sportu nie uprawiał? Myślę, że może nie tyle inne, co na pewno sport i takie momenty, kiedy jest czas na zastanowienie się, wpływają na szybkość pracy, że po prostu widzę po sobie i po innych sportowych znajomych, że ta efektywność zdecydowanie się zwiększa, kiedy ten sport uprawiamy, niż kiedybyśmy, nie wiem, no, jego nie uprawiali. No, chyba to tak trochę jest z tym sportem, że on to zresztą, tak jak mówisz, no, oczyszcza. Ale jeszcze drugi jest aspekt, to już nawet nie sport, te podróże, że widziałem, że wiele tych fontów powstaje właściwie patrząc tam, gdzie gdzieś jesteś, coś podchwycisz. No tak, to ja zazwyczaj jakoś jak o tym mówię, to używam słówka takie podróżne powidoki, bo czasami te inspiracje znalezione gdzieś, czasem są zapatrzone gdzieś podświadomie, czasem celowo na zasadzie cytatu po prostu wrzucone do pracy, natomiast no, wydaje mi się, że to jest drugi taki bodziec, który mnie mocno nakręca do pracy, ponieważ no, zmiana tego codziennego otoczenia nagle na zupełnie inny kontekst historyczny sprawia, że po prostu chyba głowa się otwiera i też różne rozwiązania przychodzą dużo prościej. Ale to jest tak, że widzisz czy te rzeczy i dopiero bierzesz, czy potem jeszcze czytasz o tym i tak dalej, wiesz, żeby zagłębić się, czy tylko to jest z wizualnego aspektu wzięte? Wydaje mi się, że różnie. Właśnie czasami to są zupełne nie, takie rzeczy, które gdzieś tam podświadomie się dzieją i zauważam po jakimś czasie, że o kurczę, nie wiem, ta literka w tym foncie jest inspirowana totalnie, nie
nie wiem, czymś zobaczonym, co później przez zdjęcia przeklikuje, a czasem no, są to celowe zabiegi, które po prostu stylistycznie mają wpłynąć na projekt i nagle jakaś rzecz, nie wiem, literka znaleziona na bazarku gdzieś jest celowo po prostu implementowana w kroju pisma, żeby po prostu może nie uatrakcyjnić projekt, tylko no, takie było założenie, że po prostu, nie wiem, powstaje krój inspirowany tym, no to może weźmy trochę z tego, a jeszcze tu byłem w muzeum, skąd mam jakieś zdjęcia i takie miszmasze. Czy jest coś takiego jak plagiat fontu, plagiat kroju? Wiesz co, to jest bardzo ciężkie pytanie, ponieważ na przykładzie, nie wiem, Helwetiki i Grotesków osoby, które jakby nie zajmują się typografią, mogą się zastanawiać, jak na siatce, która ma, nie wiem, 1000 na 1000 kwadracików, dwie osoby mogą zaprojektować inne i. Adam Twardoch dobrze o tym zawsze mówił, że no, jeżeli ktoś intencjonalnie coś przerysuje, no to wiadomo, że mamy do czynienia z plagiatem, natomiast ja, wiedząc o tym, jak łatwo kogoś skrzywdzić, po prostu używając słowa plagiat do jego twórczości, jestem bardzo z tym ostrożny, ponieważ wydaje mi się, że wszyscy jakby, wszystkie projektantki i projektanci, czy artyści, artystki funkcjonują w jakimś kręgu kulturowym, nie wiem, dajmy na to Warszawa, są otoczeni tą samą architekturą, możliwe, że chodzą do tych samych teatrów i bardzo łatwo jest trafić po prostu na prace, które nie były ze sobą związane, a powstały totalnie osobno. Tutaj tych przykładów można wymyślać setki, ale nie wiem, nawet pierwszy z brzegu plakata MS-u z rączką w geście takim, w sensie to są takie skróty myślowe, które mogą powstać po prostu w 10 miejscach świata naraz. Jak raz byłem w jury takiego konkursu a propos przyjaźni polsko-koreańskiej, nagle ludzie, którzy pracowali w Seulu, nie znając się z tymi z Warszawy, przygotowali prace, które naprawdę no, jakby wyszły do internetu, okazałoby się, że mamy do czynienia z plagiatami i to w bardzo fajny sposób pokazało, z jak globalną wioską mamy do czynienia dzisiaj, że naprawdę ludzie są w stanie wpaść na to samo rozwiązanie na dwóch skrajnych końcach świata i nie ma w takim wypadku mowy o plagiacie. Jeżeli chodzi o typografię, no to jest to bardzo śliski temat ze względu na to, że właśnie w określonej konwencji, nie wiem, załóżmy kroju tekstowego, mamy bardzo jasno określone normy i rzeczy, które wpływają, że ten krój jest dobry i czasami od niektórych rzeczy ciężko uciec, więc w moim zdaniem do momentu, aż nie mamy dokładnie w tym samym miejscu tych krzywych beziera i punktów ustawionych w dwóch projektach, ciężko mówić o plagiacie. Zresztą wydaje mi się, że też to środowisko typograficzne jest w tym względzie dosyć otwarte i poza paroma osobami takimi wojującymi o prawa autorskie. Zresztą wystarczy wejść na MyFonta czy jakikolwiek inny, jakąś inną platformę z typografią, żeby zobaczyć, jak wiele jest bardzo zbliżonych rzeczy. To też chyba ma trochę w sobie, w sensie powodem tego według mnie jest to, że wiele projektantek i projektantów ma potrzebę zrealizowania projektów w określonych stylistykach, czyli no, ktoś zaczyna się bawić z typografią, no to załóżmy próbuje zrobić jakiegoś groteska, potem coś futuropodobnego, potem coś pierwszego szeryfowego i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest taka naturalna droga w rozwoju projektantów i projektantek pism, przejście przez te etapy, żeby gdzieś zrozumieć. No, typografia jest trochę takim tworem, który w bardzo mocny sposób jest zakorzeniony w historii, więc no, mimowolnie osoba ucząca się projektować kroje pisma, gdzieś musi liznąć to wszystko, co się działo przed nim. Ja to porównuję zazwyczaj do historii, no że nikt nie będzie w stanie zrozumieć dwudziestolecia międzywojennego bez zrozumienia, nie wiem, końcówki XIX wieku i trochę to tak działa w typografii, że żeby zacząć robić swoje, najpierw musimy przejść po prostu te różne stylistyki, nawet się zawsze śmieję, że jeżeli świat tego nie potrzebuje, tego twojego kolejnego groteska, to bardzo możliwe, że ty jako projektant czy projektantka go potrzebujesz, żeby po prostu dokładnie odhaczyć, a oprócz tego zrozumieć w ogóle, jakie, nie wiem, co przyświecało Maxowi Miedingerowi, który projektował, nie wiem, Helvetikę, żeby zobaczyć po prostu, dlaczego to było tak przełomowe i czy ja coś z tego mogę wyciągnąć dla siebie i po prostu to przetworzyć. Czyli takie trenowanie warsztatu po prostu
w skrócie. No, myślę, że to jest dobre określenie. Taki trening warsztatowy, którego wydaje mi się bardzo brakuje w klasycznym projektowaniu, że jednak typografia, zresztą zawsze jak ze studentami rozmawiam albo z osobami u nas na kursach, to czują takiego liścia od życia, że po prostu bardzo mocno zmienia się spojrzenie w ogóle na projektowanie, na wydaje mi się, że oko się bardzo wyostrza na formę i zauważamy zupełnie inne rzeczy, niezależnie czy mamy do czynienia z projektowaniem layoutu, znaku czy czegokolwiek innego. A co daje ci uczenie ludzi? Wiesz co, na tym etapie, na którym jestem, czyli tak mam nadzieję, że jeszcze się zaliczam do młodych projektantów, na uczenie ludzi zawsze kojarzyło mi się trochę z uczeniem samego siebie, w sensie często podczas oglądania prac innych osób zaczynam wyciągać różne wnioski w stosunku do własnych projektów i pod tym względem nauka wydaje mi się, znaczy uczenie w ogóle i metodyka nauczania wydaje mi się ciekawe, bo po prostu sprawia, że w zupełnie inny sposób patrzę na swoje projekty, a z drugiej strony widzę, w jaki sposób trzeba zmieniać to podejście, żeby bardziej przystępnie trafiać do ludzi, ale też żeby trochę no, za każdym razem zmieniać program, widząc to, co się sprawdza, a to, co się nie sprawdza najzwyczajniej w świecie. A czy jest cienka granica pomiędzy zaprojektowaniem takiego kroju, który będzie, nie będzie, może granica pomiędzy tym, żeby był użytkowy, a ładny, ale mało czytelny i użytkowy w jakiejś formie, wiesz, na plakacie na przykład. Żeby nie przesadzić i tylko zrobić ładne, ale nieczytelne. Czy to jest cienka granica w tym? Wydaje mi się, że pomiędzy tymi rzeczami jest jeszcze cały szereg szarości i że ten przeskok nie jest taki oczywisty, no bo wiadomo, że przy projektowaniu kroju, no trochę, o ile on nie jest robiony na zamówienie, no musimy sami sobie trochę określić brief, założenia projektu i tak dalej. Wiadomo, że może się tak wydarzyć, że zakładaliśmy, że zrobimy super krój szeryfowy do książek, a nagle się okazuje, że on nie działa w książkach, ale na przykład w magazynach całkiem fajnie. Fajnie, bo nie wiem, bo ma oszczędną formę i będzie dobrze wyglądał. No, myślę, że jeżeli ktoś by projektował krój do gazet, a wyszedł mu displayowy bez szeryf, no to trochę coś tam poszło nie tak. Natomiast też może się okazać, że z tego eksperymentu narodziło się coś ciekawego. Na pewno pomiędzy tymi wszystkimi rzeczami na uwagę zwracają kroje brandingowe, czyli kroje, które są używane w komunikacji wizualnej, custom fonty, które według mnie zawsze są troszkę za bardzo charakterystyczne, ale z drugiej strony trzeba zrozumieć, że no, firmy, które wydają setki tysięcy dolarów na custom fonty, chcą, żeby po prostu tam było jak najwięcej DNA. To dobrym przykładem będzie, nie wiem, nawet mBank i taki krój, który podejrzewam, że jakby został pokazany na zajęciach z typografii, mógłby zostać zjechany za niekonsekwencje, za dużo charakterystycznych cech, natomiast no, w komunikacji mBanku zaprojektowanej przez BNA działa świetnie, bo po prostu ma charakter no i robi w tej komunikacji to, co powinien robić dobry krój w brandingu, czyli no, komunikuje jednoznacznie, nam definiuje, o która firma do nas mówi, więc no, wydaje mi się, że te właśnie kroje używane w brandingu są trochę takim łącznikiem pomiędzy tym światem displayowym, a z krojów, po prostu nazwijmy to, do użytku tekstowego. Rozmawialiśmy z Beatą Barakus i ona mówiła, że jest control freakiem i jeszcze w tym momencie nie wyobraża sobie zakładania studia i zatrudniania ludzi. Czy ty w tym momencie masz, jakby jesteś jednoosobową działalnością, czy współpracujesz, masz swoje, bo wiem, że masz swoje studio, a czy zatrudniasz jakieś osoby, ktoś jeszcze w tym twoim jakby obszarze jest, czy... Co ja w sensie, ze względu na to, że moja działalność trochę to jest własne projekty, a dużą częścią jest praca w Stowarzyszeniu Twórców Grafiki Użytkowej, gdzie realizujemy różne, nie tyle komercyjne projekty, co różne rzeczy badawcze, wystawy i tak dalej, więc generalnie ten wachlarz osób, z którymi współpracuję, jest bardzo duży ze względu na jakby sposób funkcjonowania nie jestem w stanie prowadzić studia takiego, czego zazdroszę, tak jak znajomi, nie wiem, tak jak Jacek, który u was był z Robertem Enem z UVMW, czyli stacjonarnie, że po prostu robimy, u mnie to się odbywa w nieco inny sposób, z
projektami, które przychodzą, zazwyczaj staram się współpracować ze strategiem i z agencją, która później będzie ten projekt kontynuowała, a ja żebym się zajmował tylko na tym etapie projektowo-wdrożeniowym, więc tak to, co lubię najbardziej. Można uznać, że to trochę wygodnisiowate, natomiast no, każdy lubi inne rzeczy. Znam ludzi, którzy kochają po prostu samo wdrożenie i produkcję materiałów, albo ludzi, którzy na przykład lubią obsługę i ten, każdy lubi nieco innego w tym projektowaniu. Ja na pewno najbardziej lubię ten etap już potem, jak mamy strategię, mamy brief i zaczynamy projektowanie, natomiast już wdrażanie i te historie trochę, no nie czuję się w tym najlepszy, dlatego przy większych projektach staram się współpracować z agencją Zuckerworks, z którymi mamy wspólny język, bardzo dobrze nam się pracuje, oni są mistrzami od strategii i późniejszych wdrożeń, bardzo mocno wpływają na to, jak wizualnie te materiały wyglądają, no i bardzo mi odpowiada taka forma, że no nie wiązanie się z kimś na 300%, a raczej takiego kolektywnego działania, i widzę, że coraz więcej projektantów i projektantek w ten sposób funkcjonuje, no bo dzisiaj, to, no nie wiem, w latach 70. to projektant mógł zrobić, nie wiem, okładkę, plakat albo znak graficzny. Dzisiaj tych dyscyplin jest taka ilość, że po prostu nie da się być, nie wiem, typografem, projektantem komunikacji wizualnej, znać się na UX-ie i na milionie innych rzeczy, więc od tego jest osoba, która się po prostu zajmuje UX-em, żeby się tym zajmować i żeby nie wchodzić mu w te twarde kompetencje. I wydaje mi się, że to jest fajne, że to się tak segmentuje i że no, mamy specjalistów w danych branżach, a nie coś takiego, co było, nie wiem, załóżmy w latach 2000, że po prostu no, grafik się trochę stronami zajmował, coś tam, jakąś ulotkę do druku złożył, a przy okazji zrobił jakiś tam branding i to wszystko było na średnim poziomie, że dzisiaj właśnie dzięki tej segmentacji rynku możemy po prostu no, zatrudnić profesjonalistę w każdej dziedzinie i sobie działać, więc to według mnie jest bardzo fajne. Czy już nie ma miejsca na taką wszechstronność totalną w zawodzie? W sensie, no jeżeli ktoś jest świetny we wszystkich dyscyplinach, to wydaje mi się, że jak najbardziej. Natomiast chyba taka osoba musiała mieć, nie wiem, 70 lat stażu, żeby to wszystko ogarnąć. No, ja na przykład wątpię, żebym kiedyś stał się specjalistą od UX-u, bo bardzo mnie to pasjonuje i chętnie z fachowcami porozmawiam na ten temat, natomiast wiem, że gdzieś tam moce przerobowe są ograniczone, no i nie da się najzwyczajniej w świecie robić wszystkiego i po prostu no, tak samo jak w jakieś zaawansowane rzeczy, jeżeli chodzi o technologię druku, nie będę się sprzeczać z drukarzem, tak samo nie będę się sprzeczać z kimś, kto się zna na UX-ie, tak samo nie będę się, nie wiem, sprzeczać z copywriterem, ponieważ uważam, że no jeżeli ktoś pracuje w danym zawodzie, no to chce być profesjonalistą, rozwija się i tak jak ktoś do mnie przychodzi o sprawy literkowe, no to zawsze traktuję, że ta osoba się stara rozwijać w swojej dziedzinie. A teraz się częściej sięga po projektowane specjalnie pod projekt fonty, czy kiedyś to się częściej robiło, czy to się nic nie zmienia w tej kwestii? So, nie wiem, jak to wygląda, jakbyśmy chcieli do Excela wrzucić, sprawdzić na cyferkach, natomiast na pewno dzisiaj jest dużo większa łatwość ze stworzeniem krojpisma, no, tak naprawdę, krójpisma, no, kupujemy FontLaba i możemy siadać do pracy, założyć fandry na Facebooku, profil na Instagramie i mamy gotowe fandry, no. W XVIII wieku byśmy musieli kupić maszynę, wynająć jakiś lokal, kupić czciony i tak dalej, i po prostu, czy jakbyśmy chcieli nowy font zrobić, no to zaprojektować go, potem giser musiałby zadać czcionkę, czy tam najpierw matrycę, potem trzeba by było odleć, więc ten proces był dużo bardziej skomplikowany niż dzisiaj. Jeżeli chodzi o firmy, wydaje mi się, że coraz częściej powstają custom fonty, ale to też nie do końca szukałbym przyczyny w tym, że chcą się wyróżnić za pomocą fontów, tylko najzwyczajniej w świecie te licencje na kroje dla dużych firm dochodzą już do tak gigantycznych kwot, że okazuje się, że w tych samych pieniądzach, co można kupić licencję, już można myśleć po prostu o zrobieniu czegoś customowego, więc firma taka no, ma podwójną korzyść, bo z jednej strony dostaje kolejne
narzędzie w swojej komunikacji, a z drugiej strony może jeszcze przy okazji oszczędzić po prostu pieniądze, które wcześniej wydawało rokrocznie na licencję, bo tutaj też dla osób, które jakby nie siedzą w temacie, tych licencji jest coraz więcej, duży gracze bardzo kombinują po prostu, jak jeszcze tam powyciskać, więc no, duża firma, no to są naprawdę gigantyczne pieniądze w skali roku wydawane na fonty, więc no... Tak, wracając do tej historii fontów, bo widziałem, że robicie, też jesteś zaangażowany w zrobienie tego indeksu polskiej typografii, tak? Mm-hmm. No teraz pracujemy już od kilku miesięcy w zespole z Anią Wieluńską, z Borysem Kosmynką, z Adamem Twardochem, Michałem Jarocińskim i Andrzejem Tomaszewskim, który jest takim guru, jeżeli chodzi o wiedzę zarówno o projektowaniu książek, jak i o typografię, no po prostu olbrzymia wiedza i jak już od dłuższego czasu zastanawialiśmy się, że fajnie by było stworzyć taki indeks wszystkiego, co powstało w tej materii w Polsce, więc trochę takie porwanie się z motyką na księżyc, no ale no, jesteśmy w tym momencie na etapie zamykania wszystkiego, co się działo na terytorium, no właśnie, to jest pytanie, co jest polskim krojem, a co nie jest polskim krojem, no my ustaliliśmy, że ta granica tego, co jest polskie, a nie polskie, będzie bardzo płynna, jest masa krojów, które powstawały gdzieś tam na terenach dzisiejszej Polski, ale wtedy, nie wiem, była pod zaborami i tak dalej, więc trochę musieliśmy upłynnić te granice, natomiast no udało nam się przygotować na razie to wszystko, co powstało od 1472 roku do 1970 roku. No a teraz pracujemy mocno z osobami, które współcześnie projektują kroje, żeby do tego indeksu dołączyły, więc na razie no mamy około 250 pojedynczych wpisów na stronie. Podejrzewam, że drugie tyle dojdzie od współczesnych projektantów. Generalnie naszym założeniem nie jest wcale zrobienie jakiegoś gigantycznych opisów, tylko chodziło bardziej o zebranie w jednym miejscu tego wszystkiego, żeby nie wiem, student czy studentka, którzy będą robili dyplom i chcieliby, nie wiem, zrobić digitalizację historycznej czcionki, mogli sobie wejść na taką stronę i zobaczyć, o, a to powstało, nie wiem, w 1601 roku i nie doczekało się digitalizacji, więc i żeby miało podstawowe informacje o tym kroju, kto to zrobił, dlaczego, jak się nazywał, dla jakiego warsztatu drukarskiego pracował, więc to ma być taka na razie w pierwszej fazie bardzo podstawowa informacja z jednym banerkiem w formie przykłady, jak ten krój wygląda, natomiast mamy nadzieję, że jak odpalimy już tą wersję alfa indeksu, który się nazywa Typoteka, to będziemy szukać po prostu finansowania na rozwój projektu, bo naszym takim celem na najbliższe 5 lat jest zainteresowanie ludźmi w ogóle tematyką digitalizacji i krojów pisma, ale też, żeby po prostu no, dać użytkownikom możliwość korzystania z tych wszystkich ciekawostek typograficznych, które powstawały na przełomie prawie 500 lat i żeby no, kiedyś te wszystkie rzeczy doczekały się takiej opcji, że klikamy OTF-a, ściągamy i możemy sobie, dokładnie, żeby to wszystko zdigitalizować, ale też żeby to była bardzo otwarta biblioteka, czyli jak my na razie piszemy, nie wiem, no sorry, my, to głównie Andrzej Tomaszewski, który jako jedyny ma tą olbrzymią wiedzę, pisze notki na tam 5 zdań o każdym projekcie, no to jeżeli się pojawi jakiś badacz czy badaczka z Wydziału Grafiki, który na magistra będzie chciał napisać o danym projekcie, no to żeby po prostu wysyłać to od razu do tłumaczenia, żeby to było dwujęzyczne i żeby osoby z zagranicy mogły sobie wejść na stronę i zobaczyć, co tutaj u nas w Polsce powstawało przez te wszystkie lata. Ale tu można mówić o jakiejś polskiej szkole typografii czy coś w tym stylu, że jest coś charakterystycznego w tym? Ciężko to stwierdzić, natomiast wydaje mi się, że jak oglądam i często z tym z kolegami i koleżankami rozmawiamy, że można zauważyć u niektórych projektantów jakąś taką tendencję, nazwijmy to narodową. Zazwyczaj taką tendencję wyznacza po prostu albo uczelnia, która kształci typografów, tak jak nie wiem, w Szwajcarii Ekal, gdzie zawsze mamy do czynienia z jakimiś takimi niewymuszonymi eksperymentami i dosyć pojechanymi krojami. W Niemczech, no to pierwsze, co sobie
sobie myślę, jeżeli mam hasło niemiecka typografia, no to Erik Spiekermann i HVD Fonts, czyli takie bardzo systemowe, modularne projektowanie, więc gdzieś wydaje mi się, że ten pierwiastek jest, natomiast chyba on jest wywołany ogólnie folklorem danego kraju, jakimiś tam tendencjami. Nie wiem nawet, czy to faktycznie tak działa, bo możliwe, że ja sobie to wgrałem jako jakiś program do głowy, że w Niemczech jest porządnie i grzecznie, więc pasuje mi to do mety Spiekermanna, albo w Argentynie jest wszystko bardzo na luzie, czy w ogóle w Ameryce Południowej, więc kroje, które tam powstają, też wydaje mi się, że gdzieś mają ten pierwiastek, ale to chyba jest po prostu kwestia, nie wiem, jak u malarza, jakiegoś Gauguina, który pojechał do tej Polinezji francuskiej, no i zupełnie w innych kolorach malował obrazy, no bo nagle zobaczył zupełnie inny świat, więc i to otoczenie jakoś tam wpłynęło, więc wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy, które ogólnie w różnych dyscyplinach artystycznych funkcjonują, przekładają się, no tak samo jak, nie wiem, z muzyką, no Chopin komponował takie, a nie inne rzeczy, które bazowały gdzieś tam podejrzewam, że jakiś muzykolog mnie tu ubił siekierą, natomiast, że gdzieś tam się odnosiły do jakiejś tradycji muzyki ludowej i ktoś sprawny intelektualnie i obdarzony dużą wiedzą z zakresu muzyki by umiał te rzeczy ponazywać po prostu po imieniu, co tam jest przeszczepione i prawdopodobnie jakby się urodził w Asunción w Paragwaju, to pewnie by nie komponował takich rzeczy, więc... Prawdopodobnie no, tak. No, więc to chyba wszystko ma jakiś tam podświadomie wpływ na osoby tworzące. Kiedy jakby poszedłeś w stronę właśnie tworzenia fontów, tworzenia jakby specjalizowanie się w tym kierunku, co cię tak zainspirowało, czy jakby... Na pierwsze jakieś takie podrygi fontowe, no to były jeszcze przed studiami, że jakoś zainteresowało mnie zrobienie geometrycznego alfabetu i po prostu takie modułowe myślenie i stworzenie po prostu systemu znaków na papierku milimetrowym i to było pierwsze zderzenie, natomiast już na pierwszym roku studiów wiedziałem, że literki to jest coś, co mnie bardzo interesuje, głównie projekty wszystkie bazowały na literach, ale wtedy zupełnie nie znałem programów i chyba taki przełom nastąpił na drugim roku studiów, kiedy się nauczyłem FontLaba i jakieś pierwsze rzeczy zacząłem też właśnie szkice i jakieś projekty z Illustratora kopiować do FontLaba i po prostu byłem zachwycony, że można tym nagle pisać w komputerze i to był dla mnie giga przełom, to był rok 2010, więc to było chwilę przed takim boom, jak zaczęto bardzo dużo o tym mówić i tak dalej. Trochę żałuję, że nie zacząłem chwilę później, bo uniknąłbym wielu błędów, na pewno nie wrzucałbym wielu tak zwanych shit fontów w eter, które potem błagałem na różnych stronach, żeby skasowali, bo się wyświetlały w nieskończoność, więc myślę, że to był właśnie drugi rok studiów i później takim ważnym dla mnie przełomem, już jak rysowałem te litery i starałem się jakby edukować, otwierać sobie w FontLabie inne, znaczy znane i lubiane projekty, żeby zobaczyć, jakie po prostu zachodzą tam zależności pomiędzy poszczególnymi literami, więc to był taki etap edukacji, natomiast później no zdecydowanie wszystko zmienił w moment, jak wrzuciłem pierwsze fonty na MyFontsa i zobaczyłem, że ludzie mogą to kupować i zaczęli i że zabrzmiało jak po prostu sen idealny grafika, że projektujesz co chcesz, a potem ludzie za to płacą i jakoś po prostu no, dla mnie to było taki game changer życiowy, że wow, można sobie robić co chcesz i jeszcze ktoś to kupuje. Wiadomo, że później to się zmieniło, bo tych krojów zaczęło tyle powstawać, że konkurencja była większa. Powstała konkurencja, natomiast no myślę, że mocno to w sensie może ta strona finansowa nie tyle co wpłynęła, bo podejrzewam, że nawet jakby nikt tego nie kupował, to na tyle lubiłem tą pracę z literkami, że bym sobie i tak robił kroje, natomiast gdzieś tam sprawiła, że zrozumiałem, że to nie jest taka głupota i zobaczyłem, że jest bardzo duże środowisko typografów, że faktycznie za każdym projektem stoi jakaś historia, jakiś człowiek, który po prostu z jakiegoś powodu te litery narysował. Zacząłem, że nie wiem, że
są twórcy, którzy gdzieś są schowani całkowicie za swoimi pracami i siedzą po prostu w ciemnym pokoiku i trzaskają kolejne projekty, że są jakieś gwiazdy typograficzne, że są ludzie, którzy się interesują bardziej inżynieryjną częścią projektowania krojów, a z drugiej strony są starsi projektanci, którzy w ogóle nie używali komputera, ryzowali kroje, więc jakoś mi się bardzo to środowisko spodobało i do dzisiaj uważam, że z tych dziedzin projektowych jest to takie dosyć prężnie działające i kolektywnie działające, czyli no jak powstają, nie wiem, variable fonts albo jakieś nowe rzeczy, to widać, że tam jest olbrzymie zaangażowanie takie ponad podziałami, że nagle i Google, i Apple, i ktoś tam się angażują po prostu w to, żeby coś powstało nowego, a oprócz tego, że na tych wszystkich forach jak Typography Guru czy coś, możemy zobaczyć, że no, ci wszyscy najbardziej znani twórcy tam się wypowiadają. Nie wiem, czasem jak się poszczęści, można dostać typecrit od takiej osoby, która powie, co się robi dobrze, co się robi źle, albo zwyczajnie najzwyczajniej w świecie zobaczyć, jakie mają zdanie na różne tematy, więc w odróżnieniu od świata graficznego, który zawsze miałem wrażenie, że jest trochę zamknięty, że co za font, nie powiem ci, bo ja go znalazłem i ten, że jest bardzo otwarte to środowisko i takie prężnie działające, a z drugiej strony też widzę, że dużo więcej właśnie dookoła typografii powstaje takich projektów historycznych i takich, które mają na celu po prostu przywracanie, że może to górnolotnie zabrzmi, ale chyba to obcowanie po prostu z historią sprawia, że ludzie pracujący z literą z automatu mają zajawkę na to wszystko, co się działo wcześniej i jakąś taką naturalną potrzebę, żeby o tym opowiedzieć. Zresztą to jest zawsze zabawne, że nawet jakby przyjechał Elon Musk i opowiadał o Marsie na konferencję typograficzną, to prawdopodobnie i tak więcej osób przyjdzie na wykład o 15-wiecznym drukarstwie w Antwerpii, czy tam 16-wiecznym, więc zresztą to widać po tych konferencjach typograficznych, że są bloki tematyczne i nagle jest blok tematyczny o jakichś historycznych rzeczach i jest po prostu full sala i wszyscy są ciekawi, więc no trochę jest to takie błędne koło, że cokolwiek nie powstaje, to i tak każdemu się robi miło na serduszku, jak ogląda z Muzeum Plantina książkę i ten idealny skład. No więc to takie jest, nie wiem, czy dla wszystkich, ale dla mnie zabawne, że po prostu no tak. 500 lat zmian i tak dalej, i tak wracamy do jakiegoś pierwotnej formy tych literek. Dobra, mów. Chciałem się zapytać, czy projektujesz na kartce, czy teraz wszystko już jest digitalowe? No różnie. Ja akurat bardzo sobie cenię pracę na papierze. Wydaje mi się, że często zarówno przy projektowaniu znaków, logotypów, że dużo rzeczy można zobaczyć po wydrukowaniu tego i po najprostszej zabawie z korektorkiem i pędzelkiem i w sumie to jest chyba rzecz wyniesiona mocno z akademii, gdzie jest takie przyłożenie do tej pracy manualnej, ale wydaje mi się, że to ma fajny wpływ na dalszą pracę na komputerze. Zresztą no, pewnie większość osób, która się przewija przez akademię, zawsze słyszy to, że jakby projekt się musi zacząć na papierze. Natomiast też nie widzę problemu, znam wiele osób, które lubią jakieś generatywne rzeczy albo procesingowe, gdzie część efektu jest nawet nie zaprojektowana, tylko dziełem przypadku i myślę, że tu każda droga do dojścia do rozwiązania jest dobra i znam ludzi, którzy wszystko projektują w kompie od razu, fonty, znam ludzi, którzy najpierw rozrysowują bardzo dokładnie i dopiero potem digitalizują, to już chyba jest po prostu workflow danego twórcy, jak lubi pracować. A sama akademia pomogła, czy w taki bardziej może w aspekcie kreatywności niż usystematyzowania, czy gdzieś to zatrzymywała, tak stricte bardziej kreatywność? No, ja wydaje mi się w ogóle, że akademie są wspaniałe. Jestem oczywiście ze względu nawet nie na to, że pracuję na akademii, tylko ze względu na to, co ja tam przeżyłem. Zresztą cały czas tam jestem, bo kończę doktorat, więc gdzieś jestem związany z uczelnią. Natomiast wydaje mi się, że akademie to jest najfajniejsza rzecz, jaka się może przydarzyć w edukacji projektantów czy projektantów, ponieważ przez 5 lat spędzamy czas z ludźmi, którzy albo chcą robić to samo, co my, albo jak
jakieś bardzo podobne rzeczy, dzięki czemu tworzy się jakiś rodzaj środowiska. Ja miałem szczęście, że byłem na roku z bardzo zróżnicowanymi ludźmi, zresztą Jacka, który was tu ostatnio odwiedził, po topowych w tym momencie ilustratorów, więc u nas było naprawdę tak gęsto od inspiracji, od jakichś różnych zajawek, że ten przeczytał to, a tamten był tu, a ten przywiózł coś, a tu ktoś przywiózł katalog z wystawy, więc to było dla mnie czymś mega inspirującym. Jeżeli chodzi o samą edukację, no wydaje mi się, że te pierwsze dwa lata na akademii, gdzie uczymy się o geometrii, gdzie uczymy się jakichś takich podstaw kreślenia, są niezbędne, bo widzę po projektantach nawet topowych, którzy nie byli na akademii, że mają totalne braki takie elementarne, jeżeli chodzi o to w ogóle, jak działa drukowanie, o to czym się, no i to nie są żarty naprawdę, to osoby, które pracują ileś lat w zawodzie, nie wiem, nie wiedzą jak dodać do eksportu, nie wiem, kolor spotowy i tak dalej, więc pod tym względem uważam, że akademie mają dużo do zaoferowania. Oczywiście można zarzucać, że są do tyłu, jeżeli chodzi o program, że cały czas jest kultywowanie tego takiego funkcjonowania mistrz-uczeń czy mistrz-uczennica. Natomiast wydaje mi się, że każda szkoła będzie miała coś do zarzucenia. Nie wiem, no, wiele osób bardzo chwali edukację w Szwajcarii, natomiast znam osoby, które były trochę rozczarowane, że za dużo jest tam myślenia, za dużo researchu, a za mało projektowania i że chyba trzeba po prostu dążyć do jakiegoś balansu, ale to nawet nie na zasadzie, że wywierać presję na uczelni, żeby dążyła do tego balansu, tylko gdzieś tam samemu po prostu szukać jakichś innych bodźców oprócz akademii, czyli no z jednej strony mam edukację z akademii, z drugiej jadę sobie, nie wiem, na sztukę projektowania do Patryka Hardzieja, gdzie mam zupełnie inne doświadczenia, które będą cenne dla projektanta czy projektantki. Z trzeciej mogę pójść na konferencję, zobaczyć co się dzieje, więc ja akurat nie jestem z tych, co demonizują akademię, raczej wręcz przeciwnie, uważam to za jeden z fajniejszych okresów kreatywnych w życiu, no ale też ja miałem duże szczęście, że studiowałem u profesora Wieczorka, który ze względu na piastowaną przez wiele lat funkcję dziekana, no miał kontakty do absolutnie wszystkich ważnych twórców, czyli nie wiem, do Fangora, do Karola Śliwki, do Rosława Szajbo, Andrzeja Heidricha, Wojtka Frondenreicha i jakby jak byłem na drugim roku studiów i mogłem nagle przyjść, nie wiem, pana Chylińskiego profesora i mogłem przyjść z jakimś szkicem znaku i konsultować to z Chylińskim, który jest autorem Orlenu, no to była to naprawdę niesamowita frajda, a później też przyjemność, że można było z tymi ludźmi się spotykać, później też realizować projekty i tak dalej, więc no to było dla mnie na Akademii zbawienne, że właśnie oprócz tego basicu dostałem wersję premium, czyli właśnie kontakty z tymi wszystkimi niezwykłymi twórcami, którzy gdzieś tam też na pewno mocno wpłynęli na i zainteresowanie tą historią polskiego projektowania, ale też na zobaczenie po prostu, jak różne mogą być pobudki do tego, żeby być projektantem. No, że jedna osoba wybrała to dlatego, bo z malowania nie było pieniędzy, druga od początku wiedziała, że chce być projektantem, trzecia jeszcze z jakiegoś tam innego, więc no, to było dla mnie na pewno cenne doświadczenie. Zostałeś projektantem roku według Polish Graphic Design i ja mam w ogóle pytanie z innej bajki, bo tego ci oczywiście gratulujemy, ale jesteś też jurorem często. Masz 30 osób, które ma kompletnie inne spojrzenie. Jak wy się dogadujecie, że macie wybrać jedną najlepszą pracę? No jak to jak? Słuchaj, w tym projekcie ty dostajesz nagrodę, w kolejnym ja, w kolejnym ty. Projekt roku. No nie, no, jeżeli chodzi o dogadywanie. To jest dosyć ciężki temat, bo zawsze jak jest jury, no to gdzieś to środowisko, no nie wiem, no nie jesteśmy środowiskiem hodowców pieczarek, których pewnie jest 10 tysięcy w Polsce, tylko jakąś tam mniejszą grupą i tych osób, które się zajmują zawodowo projektowaniem, jest jakaś tam liczba X, którzy często się poznają na konferencjach i wydaje mi się, że przynajmniej na tych jury, w których uczestniczyłem, że zazwyczaj to jest bardzo fair ocena, w sensie wiadomo, że i tak się wszyscy znają, ale że jest jakaś taka potrzeba docenienia czegoś, co jest najzwyczajniej w świecie dobre. Też ważne jest to, że we wszystkich tych konkursach różne rzeczy są brane pod uwagę, więc nie wiem, inaczej pewnie działa, nie wiem jak, ale inaczej na pewno działa jury w KTR-ach niż w nagrodach Polish Graphic Design Awards, a jeszcze inaczej na przykład u nas w STGU, gdzie w ogóle
ogóle staramy się nagradzać nawet nie tyle co najładniejsze prace, co dwa lata temu przyjęliśmy taki klucz, że muszą to być rzeczy, które w jakiś sposób popychają projektowanie do przodu, czyli nie, może to być wzorowa współpraca pomiędzy miastem a zespołem, który zaprojektował identyfikację, albo coś, co po prostu w jakiś sposób promowało dobre praktyki, albo przebiło się w przestrzeni wizualnej na tyle mocno, że wpłynęło po prostu na losy świata i że należy się temu nagroda, więc w tych jury generalnie wydaje mi się, że naprawdę... Oj, sorry, się zawiesiłem. Nie. Że jest klucz, wokół którego... Tak, no że zawsze jest jakiś klucz, wokół którego się wybiera te prace. Zresztą podobało mi się to, co Renę Wawrzkiewicz właśnie z Polish Graphic Design Awards w zeszłym roku, nie, dwa lata temu, jak byłem w jury, mówił, że w jakiś sposób ten wybór jury pokazuje ludziom dobre praktyki, tak? Czyli przy wyborze... prosił, żeby zwracać uwagę na to, że i postawić się w osobie odbiorcy, który potem dowiaduje się, aha, to dostało werdykt, czyli to jest w jakiś sposób dobre i to jest dobra praktyka, czyli tu nie chodzi o to, że plakat miał żółte kółeczko na środku i coś tam, i że ja mam zrobić też plakat z żółtym kółeczkiem, tylko bardziej po prostu jakieś działanie, które było dobrą praktyką i żeby zakomunikować o tym ludziom. Mm-hmm. A to jak mówisz o tych plakatach, to kiedyś mówiło się o polskiej szkole plakatu, czy nadal można coś takiego powiedzieć, czy to już się rozmyło i nie ma jakiejś takiej wspólnej cechy? No to jest taki temat, że podejrzewam, że jakby tu zaprosić 10 osób, to każda by miała swoje zdanie. Tak. Akurat przez to, że też brałem udział, jestem jakby w komitecie organizacyjnym Biennale Plakatu, też realizowaliśmy jakieś tam rzeczy z Muzeum Plakatu, więc dosyć blisko jestem tego środowiska, jeszcze przez to, że jestem z ASP w Warszawie, gdzie ten kult plakatu, podejrzewam, jest najsilniejszy od razu po Łodzi, że też jestem tym mocno przesiąknięty i z jednej strony, wiadomo, no, była Polska Szkoła Plakatu, która wywróciła w ogóle projektowanie do góry nogami. Z drugiej jest dużo osób, które się z tym sprzeczają i uważają, że po co ten plakat no i po tak. co robić wystawę plakatu. Ja trochę nie rozumiem tych argumentów, no bo to tak jakby ktoś zabronił, nie wiem, po co te logotypy i po co w ogóle pewnie. Zajmowanie się, albo po co ta typografia, w sensie to jest tylko jakieś tam medium, określony format i to nawet już nie jest zawężone do sposobu myślenia, no bo kiedyś załóżmy ten plakat to było coś, co miało podwójne dno. Tak. Tworzy były go takie i takie osoby, natomiast dzisiaj no przecież ten plakat może być wszystkim, od kolażu Barakus po rozwiązania Jacka i Roberta Mendla z UVMW, którzy, nie wiem, no tworzą jakieś, można powiedzieć, wizuale, które stają się jakimś takim punktem odniesienia dla całej komunikacji wizualnej danej imprezy czy firmy, więc ja szczerze mówiąc nie wiem do końca, czy plakat to jest po prostu format B1, czy to jest sposób myślenia, czy plakatem będzie poziomy billboard, a może event na Facebooku, co jeszcze jest plakatem, no na pewno podczas Biennale i jakichś takich przeglądów, wydaje mi się, że te plakaty są rodzajem takiego papierka lakmusowego, że jesteśmy w stanie zobaczyć, jakie są tendencje po prostu w danym regionie, że ten plakat no, jest jakimś punktem odniesienia. Natomiast nie wiem, czy to jest takie nadal istotne. No, pamiętajmy o tym, że wtedy, kiedy było Biennale plakatu, nie było internetu, więc ci polscy twórcy nagle mogli zobaczyć to, co się dzieje na ziemi, na przykład na podstawie właśnie plakatów i to prawdopodobnie była jedyna ich styczność z tym, co się, nie wiem, dzieje w Chile, w Boliwii, czy w Ekwadorze, albo w Japonii, żeby zobaczyć właśnie, jak ta kultura projektowania graficznego u nich wygląda. Dzisiaj to wszystko mamy dostępne na wyciągnięcie ręki, mamy setki kuratorowanych galerii internetowych z plakatami, więc nie wiem, czy to jest tak potrzebne, ale ciekawostką jest fakt, że faktycznie wokół plakatu wytworzyło się jakieś takie środowisko bardzo prężnie działające, które jeździ, które się interesuje tą formą projektowania graficznego, więc to jest ciekawe. Z drugiej strony czasami mam wrażenie, że to przybiera trochę cechę karykatury. Zresztą przy Biennale ostatnim zrobiliśmy wystawę selfie, która prezentowała tylko plakaty promujące wystawy plakatów, bo to był jakiś taki dla nas zabawny twór, że ktoś robi wystawę swoich plakatów, więc tworzy pewnego rodzaju opus magnum, tak. Czyli plakat do wystawy plakatów, a ja od zawsze marzyłem, żeby stworzyć plakat do
wystawy plakatów, do wystaw plakatów, więc to było już w ogóle mistrzostwo. I zrobiliśmy po prostu wystawę, w której w katalogu nawet nie pokazaliśmy plakatów, tylko około 40 projektantek i projektantów w różnej objętości powiedziało, co według nich jest plakatem idealnym, i pojawiły się naprawdę najróżniejsze odpowiedzi. Zrobiliśmy też taką opcję, że była punktacja za odpowiedź, ponieważ każdy miał określoną stronę w katalogu i w zależności od tego, ile tekstu napisał, no mógł mieć albo większym fontem, albo zupełnie malutkim tekstowym, więc ludzie dostawali na przykład 72 punkty albo 6 punktów, bo po prostu no, napisali elaborat i więc to miała być taka wystawa troszkę z przymrużeniem oka, a z drugiej strony jak najbardziej serio traktująca o tym, że w zasadzie jak plakacista czy plakacistka robią plakat do własnej wystawy plakatów, no mogą pozwolić sobie na więcej i często te plakaty są najlepszymi w ich po prostu twórczości, więc wystawa była na całkiem dobrym poziomie tych takich graficznych selfie, w których autorzy i autorki no, jakby siebie samych portretowali. No to fajny koncept, naprawdę to podoba mi się coś takiego. Czy uważasz, że obecna sytuacja społeczna, polityczna ma wpływ na projektowanie twoje i ogólnie tego, co się obserwujesz? Myślę, że w jakimś stopniu tak, w sensie pewnie w dwojakim, bo na pewno widać teraz po tych wszystkich projektach, takich jak Demokracja Ilustrowana, że ta forma plakatowa znowu jakby żyje, że ludzie mają potrzebę jakby identyfikowania się z czymś wizualnym, tak jak nie wiem, plakat Rajskiego Konstytucja, że po prostu no, czy znak Janiszewskiego Solidarności, że to są po prostu proste symbole wizualne, które w jakiś sposób pozwalają ludziom się z czymś utożsamiać. Wydaje mi się, że to są takie najbardziej podstawowe ludzkie pobudki, jak nie wiem, rycerze, którzy musieli mieć flagę, pod którą walczą, że po prostu człowiek, czy nie wiem, nawet zakładamy startup, no to pierwsze, no, oprócz strategii i tak dalej, no myślimy, jak będziemy do ludzi mówić i jak będzie wyglądać identyfikacja wizualna tego projektu, że po prostu chyba jako ludzie mamy potrzebę, żeby się jakoś wizualnie identyfikować z czymś, więc na pewno widać dużą ilość tych plakatów takich zaangażowanych właśnie i ja jestem mega fanem tego, bo powstaje masa fajnych projektów, które gdzieś tam i w przestrzeni wizualnej i w wirtualnej się pojawiają. Natomiast no, miejmy nadzieję, że to wszystko nie będzie postępowało i że nie będzie żadnych ograniczeń dla twórców. Więc no, ta sytuacja nie wiem, czy będzie miała jakiś wpływ na to, co ludzie projektują. No, my z naszej strony widzimy, że na projekty związane z digitalizacją udaje się po prostu szukać pieniędzy i że po drugiej stronie ktoś po prostu widzi, że jest to coś fajnego, nam się też podoba, bo można nagle jakieś dziedzictwo polskie przywracać, tak jak nie wiem, robiliśmy Brygadę czy Bonę, że pojawiły się jakieś sposoby finansowe po prostu na ochronę tego dziedzictwa. Oczywiście też wielokrotnie się tłumaczyłem, że to, że zrobiliśmy Brygadę i miała premierę w Pałacu Prezydenckim, nie oznacza od razu, że jestem jakimś nazi typografem albo coś w tym stylu, ponieważ wydaje mi się, że takie rzeczy jak Skarby Narodowe, a niewątpliwie czymś takim była Brygada, niezależnie kto by władzę sprawował, no są warte po prostu odgrzebywania i zachowywania, no bo na tej zasadzie jakby ktoś zabronił, nie wiem, prac przy rekonstrukcji Starego Zamku, bo ma tam przyjechać, nie wiem, marszałek, który jest jakiś, no więc więc tak mniej więcej widzę wpływ. Chociaż też jak robiliśmy kiedyś taką książkę 100 lat wywiady ze znanymi projektantami związanymi z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie i w sumie do każdego pytaliśmy o to, jak polityka wpływała na ich twórczość, no to większość mówiła, że nijak, no, że po prostu polityka robili. Zawsze jest, no i czasem jest trochę lepsza, no, czasem jest dramatyczna, ale że gdzieś tam ci twórcy zawsze sobie radzili, no i wiadomo, że sztuka zazwyczaj musiała i musi być w opozycji do tego, co się aktualnie dzieje. No z reguły, więc tak to moim zdaniem wygląda. Ale dużo się czerpie z historii projektowania teraz, żeby coś zaprojektować, czerpanie z tego, co już było. No wydaje mi się, że teraz od kilku lat jest taka zajawka na przywracanie różnych rzeczy. Myślę, że jedną z pierwszych takich poważnych spraw to był Patryk i jego dyplom o znakach graficznych, który chyba wielu osobom pokazał, że jak zajawkowe może być w ogóle grzebanie w tych wszystkich historycznych rzeczach i
też wydaje mi się, że to jest istotne dla projektantów z tego względu, że po prostu no, każdy gdzieś tam chce znać swoje korzenie, wiedzieć jak ta historia wyglądała, a dopiero teraz się pojawia coraz więcej publikacji o i projektantkach, i projektantach działających, nie wiem, w latach 60., 70., 80. i że to grzebanie w historii w jakiś sposób pozwala nam budować jakieś takie poczucie, że kontynuujemy to coś, co powstawało wcześniej, więc ten, jeżeli chodzi o same stylistyczne rzeczy, no to wiadomo, tak samo jak w muzyce, w modzie, no falowo powtarzają się jakieś różne zjawiska i można zobaczyć, że różne tendencje graficzne, które już kiedyś funkcjonowały, wracają w zmienionej formie, czasem przetworzonej, ale gdzieś tam linkują, nie wiem, do tego, co się działo w latach 90. i chyba to jest naturalna kolej rzeczy, że tak po prostu być musi i tyle. Mm-hmm. A masz wrażenie, że poprawia się teraz taka przestrzeń właśnie projektowa, no bardziej może myśląc o mieście, o przestrzeni publicznej, czy jest lepiej, czy jest gorzej? Czy się właśnie nic nie zmieniło? No tak ogólnie o w identyfikacji wizualnej w przestrzeni publicznej najbardziej. No jest tak jak pamiętam, jak kiedyś Rosław Szajmer z nim o tym gadałem i powiedział, że jest chujowo, ale stabilnie. No więc tak coś, bym chyba określił sytuację. No na pewno jest dużo praktyk fajnych, które pokazują, że można zmieniać, tak jak traffic design z którym miasta, które naprawdę robi gigantyczną robotę, żeby pokazać, że może ta przestrzeń wspólna wyglądać dobrze. Natomiast wydaje mi się, że dopóki większa ilość osób oprócz twórców nie zrozumie, że jakby funkcjonowanie w takiej dobrze zaprojektowanej przestrzeni wspólnej jest przyjemne, no to niewiele ma szansy się zmienić, no i setki jakichś sposobów, jak jednak z tą reklamą, czy tą banerozą wychodzić w miasto i znajdowanie kolejnych sposobów, żeby to robić, no na pewno nie ułatwia pracy. Tutaj pewnie też duża rola jest związana z niewiedzą po prostu, że osoba, która, nie wiem, zakłada sobie sklepik czy jakąś tam inny lokal użytkowy, nie do końca sobie zdaje sprawę po prostu, gdzie, jak projektować. Wydaje mi się, że tutaj po prostu powinien być jakiś przewodnik dobrych praktyk, skąd w ogóle czerpać wiedzę na temat tego, jak taka identyfikacja czy komunikacja na zewnątrz powinna wyglądać. A czwarta rzecz, czyli ta nieszczęsna ustawa krajobrazowa. No tam wiadomo, nie chcę nawet wchodzić, bo to też znowu się polityka zaczyna, ale dlaczego ona została... Ja też przez pewien czas byłem przekonany, że jak ktoś mógł, marszałek wojewódzki, ukrócić tą ustawę, no jak dowiedziałem się więcej o tym, dlaczego to zostało wrzucone do kosza, no to ciężko było się z tym nie... Znaczy ciężko było się... Ustawa jest potrzebna, tylko po prostu no dając wszystkim równe karty, a nie tak, że jest po prostu zmonopolizowana jakby ta komunikacja w mieście do jednego podmiotu, który zarządza przestrzeniami reklamowymi, więc wydaje mi się, że taka ustawa krajobrazowa dobrze stworzona, która ogranicza, nie wiem, kasetony, banery i ten cały syf, który funkcjonuje na mieście, byłaby bardzo fajna, chociaż tak, wydaje mi się, że w Warszawie, przynajmniej na Śródmieściu, jest naprawdę bardziej przyjemnie. Te restauracje, które powstają, no widać, tak, że mają fajnie przemyślane komunikacje, że no, muszą mieć to dobrze zrobione, no bo trafiają do ludzi, którzy mają już jakąś świadomość wizualną, a już pokolenie dzisiejszych 20, 30, 40 czy nawet 50-latków, no to są już zupełnie inni ludzie niż jeszcze w latach 90. No, to są ludzie, którzy, nie wiem, tam raz na jakiś czas pójdą do galerii, ale nie handlowej, tylko zwykłej, mają jakieś tam obycie, interesują się projektowaniem, więc też no, wymagają chyba, tak mi się wydaje, tego, żeby ta przestrzeń wizualna czy miejsce, do którego idą, no to nie idą zjeść kotleta, tylko idą po prostu do fajnego miejsca, oprócz zjedzenia tego kotleta chcą, żeby tam było fajnie, żeby był show, żeby to było jakoś podane i tak dalej, więc mam nadzieję, że ta potrzeba jakby wynikająca od odbiorcy sprawi, że w coraz większej ilości segmentów będzie trzeba po prostu się liczyć z tym, że wszystko musi być, znaczy wszystko, że większość rzeczy powinna być dobrze zaprojektowana i tyle, no. No dobrze by było, co byłby duży, duży krok do przodu w tym aspekcie. Stacja pocztowa, wychodzisz stąd, nie stąd. Mamy coś takiego jak stacja Pacanowo. I chcielibyśmy, żebyś polecił jakąś książkę, jakiś film, jakąś muzykę, którą ostatnio słuchałeś i w której się dobrze poczułeś.
O kurczę, to tego to może być mamy czas. Bardzo dużo i za dużo. Wiesz co, jeżeli chodzi o muzykę, kurczę, no tutaj to podejrzewam, że ja nie jestem najlepszą osobą, która jest na świeżo z nowinkami, chociaż na pewno już nie taka najnowsza, ale znaczy dobra, w sumie to nie wyszło tak dawno, ale w stosunku do tego, jak dzisiaj wszystko szybko leci, to myślę, że 2 miesiące to może być dużo, natomiast myślę, że polecam serdecznie nową płytę JWP, którą zresztą projektował będący u was Jacek Warasiak. Ja jakoś tak dopiero ostatnio na zapętleniu zacząłem ich słuchać i zacząłem, że to naprawdę bardzo dobry materiał. Jeżeli chodzi o książki, to już ostatnio śmieję, że jestem tak monotematyczny do znudzenia, bo hurtem z czarnego wszystko z reportażu i trochę ugrzęzłem w tym gatunku, więc nawet ciężko mi się zdecydować na jedną dobrego rzecz, bo po prostu tam w sumie nie wiem, czy trafiłem na coś, co było słabszego, może nie wiem, z jedna czy dwie na 20 czy 25 książek przeczytanych nie były moim zdaniem jakoś mega wciągające, ale to moja prywatna opinia, natomiast no wszystko, co z tego działu, po prostu zazwyczaj jest u mnie w prywatnym rankingu 10 na 10, a jeżeli chodzi o coś, co widziałem, bardzo polecam wystawę w Fundacji Gierowskiego, Stefana Gierowskiego, rysunki z ostatnich 2 lat, w sensie myślę, że jest to fajne pod tym względem, żeby zobaczyć, jak twórca taki już dojrzały, spełniony, który no chyba więcej nic się nie da osiągnąć w malarstwie niż on, żeby zobaczyć, co taka osoba robi i na co sobie może pozwolić tak dojrzały artysta no w wieku bodajże 94 lat, czyli no są to bardzo prościutkie prace na papierze, można odnieść wrażenie, że nawet trochę lapidarne, natomiast wydaje mi się to czymś wartym zobaczenia, zresztą zazwyczaj w Fundacji Stefana Gierowskiego bardzo fajne są wystawy i no jest to zdecydowanie na poziomie galeria, w sensie chodzi mi nie tylko o to, co jest prezentowane, ale też jakby jakość oświetlenia, to jak to jest wszystko zaaranżowane, że to jest miejsce, gdzie wydaje mi się, że warto bywać i w takim codziennym pędzie na chwilę sobie tam wejść i pokontemplować, że jest to miłe doświadczenie w odróżnieniu, w sensie może nie w odróżnieniu od innych galerii, ale zazwyczaj może oglądamy tam wystawę sami i można naprawdę fajnie pokontemplować te rzeczy, które tam są pokazywane, więc tak bym polecił takie 3 rzeczy. Mam nadzieję, że u nas też było miło. Dziękujemy bardzo. Też było super. Dziękuję jeszcze raz bardzo za zaproszenie. Dzięki. Dzięki. Gdybyśmy tylko mogli, to podziękowalibyśmy każdemu z osobna za słuchanie naszego programu. Dziękujemy bardzo. Jeżeli chcecie wspomóc nas w rozwijaniu i dosięganiu gwiazd razem z wami, to kliknijcie subskrybuj na YouTubie, ale też bardzo ważne jest obserwowanie na Spotify. Dzięki temu nie przegapicie żadnego odcinka. Pamiętajcie, że możecie znaleźć też nas na Instagramie. Wszędzie nazywamy się Drewniane Kwiaty. Jeszcze raz dziękujemy za słuchanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło.